Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za przybycie tak liczne. Chcielibyśmy tutaj dzisiaj w Teatrze Olsztyńskim złożyć list do pana Zbigniewa Brzozy, dyrektora Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. List jest następującej treści. Od czasu objęcia przez pana stanowiska dyrektora Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie na frontonie teatru są umieszczane transparenty o charakterze społecznym i politycznym. Z treści na nich prezentowanych oraz sposobu ich przedstawienia wnosimy, że te działania nie mają ambicji artystycznych, a stanowią przejaw uczestnictwa w dyskursie politycznym toczonym w Polsce. Wobec tego zwracamy się do dyrekcji teatru o wyrażenie zgody na umieszczenie na frontonie teatru banera z hasłem "Murem za polskim mundurem". Wizualizację przekazujemy w załączeniu. Jesteśmy przekonani, że dyrekcja teatru, tak jak całe olsztyńskie środowisko teatralne, będzie mogła w ten sposób wyrazić obrońcom polskich granic głęboką wdzięczność za zapewnienie nam bezpieczeństwa i warunków do normalnego życia i pracy. Jednocześnie oświadczamy, że wszelkie związane z tym koszty, wykonanie banera, jego zawieszenia, a potem usunięcie, poniesiemy we własnym zakresie. Z góry dziękujemy, licząc na dobrą współpracę. Tu będą podpisy nie tylko osób tutaj zgromadzonych, ale też innych osób, które tą akcję popierają. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Bożenę Ulewicz, radną Sejmiku Województwa. Dzień dobry Państwu. Teatrem Jaracza zajmuję się od niejakiego czasu, gdyż tak się składało, że w poprzedniej kadencji, w obecnej, działy się tam rzeczy nie do końca do zaakceptowania. To, co teraz mnie troszeczkę niepokoi, to pewna taka niespójność głoszonych treści z tym, co rzeczywiście dyrekcja teatru realizuje w swojej polityce zasobami ludzkimi. Kiedy na teatrze, na frontonie teatru znalazł się taki czarny, mroczny baner "Stop nienawiści", w niczym to nie przeszkadzało dyrekcji zwalniać aktorów, wdawać się w procesy z członkami Solidarności, którzy też byli w trybie nieakceptowalnym, sprzecznym z prawem zwalniani. Kiedy na teatrze, tuż akurat przed świętami Bożego Narodzenia, ja to zauważyłam w Sylwestra, jadąc na koncert do Filharmonii, też placówki marszałkowskiej, więc ujrzałam baner takiej treści, przez moment przeszła mnie myśl, nie wiem, dyrekcja ma zamiar jakiś wieczór kolędniczy zorganizować, a może pojednać się z pracownikami, których w sposób dość brutalny pozbawiła środków do życia. No, okazuje się, że jednak nic takiego nie miało miejsca, a więc to, do czego bym ewentualnie, no trudno mi powiedzieć, zobowiązywała, ale bardzo bym prosiła dyrekcję Teatru Jaracza o pewną spójność treści uzewnętrznianych, głoszonych z realizowaną polityką. Bo nie można sobie o tak pisać bezkarnie, nie było dla nich miejsca w gospodzie, bo na myśl mi przychodzi tylko jedna rzecz. Nie było miejsca dla aktora Mydlaka, Parczewskiego, paru innych jeszcze, Grzegorza Jurkiewicza, którego fizycznie nie ma, ponieważ pan Mydlak i Parczewski zostali owszem przywróceni do pracy, ale bez możliwości realizowania swoich umiejętności. Po prostu wybierają gołe apanaże. Także jeżeli się coś pisze, jeżeli się coś mówi, to trzeba po prostu być świadomym tego, co się pisze, co się mówi i realizować to swoim działaniem, swoją postawą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o zabranie głosu pana Sławomira Jóźwiaka, Stowarzyszenie Warmia Underground. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Sławomir Jóźwiak, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Warmia Underground. Znowu zjawiam się przed Państwem i występuję w tej roli, dlatego że nieustająco nie zmienia się ta sytuacja. Od wielu dni widzimy tutaj wiszące te koce. Rozumiem, że to jest przejaw empatii, solidarności pana dyrektora Brzozy z tymi biednymi ludźmi. Natomiast o wiele mniej empatii, tutaj nawiązuję do mojej przedmówczyni, o wiele mniej empatii wykazywał pan dyrektor Brzoza, zwalniając wieloletnich pracowników, wyrzucając ich na bruk. Mówimy tutaj o pracownikach teatru, tak? Czyli osoba, która traci pracę, automatycznie zostaje bez środków do życia. Nie ma innego teatru, w którym oni by mogli znaleźć zatrudnienie. Wówczas ten poziom empatii u pana Brzozy był o wiele, wiele niższy. Apeluję do pana dyrektora Brzozy, jeżeli rzeczywiście ma w sobie tyle empatii, współczucia i angażuje się osobiście w tą sytuację, proszę zdjąć te koce, znaleźć sobie gdzieś adres ośrodka dla uchodźców, w którym oni są i potrzebują pomocy, zawieźć im. Najlepiej jeszcze zorganizować pomoc, do której ja bardzo chętnie się dopiszę i dołożę. Natomiast w ten sposób demonstrowanie swojej empatii uważam za Himalaję hipokryzji.
I dopóki ta sytuacja nie zmieni się, zawsze jako Vox Populi będę występował w tej sprawie i to krytykował. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Proszę Pana Macieja Tobiszewskiego. Moje uszanowanie Państwu, kłaniam się do różnych grzechów Pana Zbigniewa B., które już od dawna wybrzmiewają tutaj w Olsztynie, w teatrze. Doszedł jeszcze jeden, kolejny. To jest upolitycznienie teatru. Te banery, które wiszą, nie mają nic wspólnego z promowaniem jakichś wartości artystycznych czy promowaniem spektaklu, który się odbywa w Teatrze Jaracza. Nie. Te banery są tylko i wyłącznie po to, żeby pan Zbigniew B. prezentował swoje własne poglądy polityczne. Niedawno, jak kilka miesięcy temu, również tutaj było na tych schodach, był wiec, gdzie uczestniczyli politycy totalnej opozycji, których wspierał pan Zbigniew Brzoza. Szanowni Państwo, teatr nie jest miejscem do wyrażania poglądów politycznych. Teatr jest nas wszystkich. Ten teatr nie jest pana Zbigniewa Brzozy, nie jest jego poglądów i nie jest zakładnikiem jego poglądów politycznych. Do tego teatru chodzą wszyscy, którzy mają miłość do teatru, gdzie nie mają ochoty, przychodzą do teatru i nie mają ochoty wdawać się w jakieś publiczne, polityczne przepychanki, bo to nie jest takie miejsce. Szanowni Państwo, po raz enty apelujemy do pana marszałka, żeby skończył z tą farsą, bo co jeszcze się musi stać? Musi pan dyrektor być skazany wyrokiem sądowym? Czy coś jeszcze musi się wydarzyć? Ja myślałem, że pan dyrektor Zbigniew Brzoza już przestał mnie zaskakiwać. Niestety, tą działalnością, którą teraz otworzył, czyli swoją działalnością polityczną, zaskoczył mnie po raz kolejny. Dziękuję bardzo. Jeśli można. Tak, no proszę. Szanowni Państwo, ja chciałbym przypomnieć tylko to, że teatr ten jest wojewódzką placówką kultury, ale również ma status narodowej placówki kultury. A więc zawieszenie takiego baneru, w którym społeczeństwo wyraża wdzięczność dla obrońców naszych granic, dla Straży Granicznej, dla wojska, dla policji, wydaje się sprawą patriotyczną i zrozumiałą. Mam nadzieję, że pan Brzoza zrozumie i zaakceptuje te argumenty i wkrótce tutaj na frontonie tego budynku ten baner zawiśnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz wejdziemy i tam w sposób nieinwazyjny do teatru oczywiście i złożymy w sekretariacie ten nasz wniosek. I to w zasadzie na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję wszystkim za obecność. Mam nadzieję, że spotkamy się, gdy będziemy mogli już tutaj ten baner wieszać. Oczywiście dostosujemy jego wielkość do możliwości frontonu teatru. Dziękuję bardzo. Zatykamy, to wszystko jedna strona. Rozumiem, że nadawcami są te osoby. Tak, tak, tak. Tu jest osoba do kontaktu podana. Dobrze, zaraz. Jakiś tam dalszy ewentualnie korespondencja. Dobrze.